tam się ajdzie. Ale wszystkim radnym. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj w Szkole Podstawowej 2 w Nowogardzie, gdzie w ostatnim czasie dużo się dzieje, bo przecież kilka lat temu wykonaliśmy kapitalny remont wewnętrzny szkoły. Kilka tygodni temu odebraliśmy remont zewnętrzny szkoły, natomiast dzisiaj, zgodnie z tym, co deklarowałem w zeszłym roku, rozpoczynamy przygotowania do powstania hali widowiskowo-sportowej, która spełniać będzie kilka funkcji. Po pierwsze, będzie salą gimnastyczną dla szkoły do wykorzystania podczas lekcji wychowania fizycznego, a po drugie będzie miejską halą widowiskowo-sportową, gdzie będą mogły odbywać się zajęcia sportowe, kulturalne, turnieje, rozgrywki, różnego rodzaju imprezy, które będą przygotowywane dla całego miasta. I dzisiaj z nauczycielami, z radnymi podpisaliśmy, oczywiście z panią dyrektor, podpisaliśmy przetarg na wyłonienie projektanta, który przygotowałby nam wstępną koncepcję budowy takiej hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. Nasza szkoła na pewno na tym dużo zyska. Będziemy mieli halę o pełnych wymiarach i bardzo się z tego cieszymy, zarówno ja, jak i pracownicy naszej szkoły. Robimy to dla uczniów, robimy to dla rodziców, robimy to dla nauczycieli, robimy to dla naszych wszystkich mieszkańców. Wszystkiego dobrego!